Paweł Trybson Trybała, a więc no, trzeba powiedzieć wprost, już zawodnik, który będzie walczył w MMA. Zobaczymy twój debiut w Toruniu, zobaczymy twój debiut podczas gali X-Cage 7 PLMA 50. Jest stres taki delikatny, są nerwy, ja wiem, masz dwie walki amatorskie, no ale mimo wszystko. Wiesz co, jeszcze nie czuję tego stresu, na pewno przed walką jakiś tam stresik będzie. Pierwsze walki były jakiś stresik w amatorskiej lidze. No ale co, trzeba stres okiełznać, opanować się i dobrze przygotować i pokazać, co trzeba. Pokazać, co trzeba. Te pierwsze twoje dwa pojedynki, jakie wspominasz? Ciężkie to było przeżycie? No, pamiętam. To było w 2012 roku. No, brakowało tam dużo techniki. No ale właśnie pokazałem i to było ciężko, nie powiem, było ciężko, bo były dwie walki jednego wieczoru i w zasadzie blisko jedna po drugiej. Także już po pierwszej walce, jak dostałem kilka bomb na scenę, to w głowie się kręciło, ale właśnie wtedy, jak zaczęło mi się kręcić w głowie, powiedziałem sobie: Trybson, musisz dać radę, nie możesz przegrać. I właśnie wtedy zacząłem jechać na całego, wjeżdżać, atakować. No i przeciwnik upadł, był knockout, walka przed czasem. No, jak na debiut to było dobrze, było dwie walki w jednym dniu, dwie skończone przed czasem. No i mam nadzieję, że wiem, że jest duża przepaść między zawodowym a amatorskim, ale no mam nadzieję, że odpowiedni sztab ludzi mnie przygotuje tak jak trzeba i będę mógł w tym dłużej pozostać. No właśnie, jeśli już o tym sztabie mowa, to kto w tym sztabie jest przygotowującym się do tych właśnie pojedynków? Do tego pierwszego pojedynku na razie debiutanckiego. No generalnie tak jest, tak, boks na przykład zawdzięczam Przemysławowi Kuligowi, z którym tam trenujemy indywidualnie. Teraz trenuję też w Shooter's Konin z Irkiem Milą. Też bardzo fajni ludzie, dobrzy fajterzy, naprawdę też mają swoje osiągi. Tam trenujemy ogólnie MMA i parter i stójkę. No do tego z Pawłem Klimkiewiczem z No Limits z Otoria w Toruniu. Tam będzie obóz przygotowawczy też przede mną, także też zamierzam tam ostro się spocić i dać siebie wszystko. No jest trochę tych ludzi, przede mną jeszcze takie różne eventy, tak samo jak dzisiaj trening z Mirkiem Oklińskim, także też no naprawdę poziom mistrzowski. No i mam nadzieję, że więcej takich przygód, eventów i że będę mógł się dobrze przygotować. Wiesz, że taki debiut kogoś takiego jak ty, osoby gdzieś tam popularne, ale z trochę innego powodu, to jednak budzi ogromne emocje i zainteresowanie. Jak ty do tego podchodzisz? Nie boisz się troszkę takiego troszkę też negatywnego gdzieś tam oczekiwania na ten twój debiut? Znaczy tak, zdaję sobie sprawę z tego, że duże grono sportowców mierzy mnie tam miarką imprezowicza, ja od tego odchodzę, od tego wizerunku. Naprawdę no, ostatnio no to tak, nie imprezuję, ale odmawiam sobie alkoholu i żadnych używek nie stosuję, papierosy też rzuciłem, także no, zamierzam podejść do tego na sportowo i chciałbym, żeby mnie ludzie już skojarzyli później z tym sportem, a nie jednak z tym imprezowiczem. No to była przygoda, minęła, teraz się zaczęła się nowa i mam zamiar do tego podejść na pełnych obrotach, z pełnym profesjonalizmem i udowodnić, że nadaje się do tego sportu. Mam dużo znajomych, z którymi trenowałem wcześniej, znali mnie przed programem i bardzo im dziękuję serdecznie. Rio Grappling Club, Dąbrowa Górnicza, bo do dzisiaj widziałem, że nie jeden z nich, których tam trenują zawodników, bronił mnie na forum, czy MMA Rocks, czy gdzieś tam i widzieli naprawdę nieraz moje dobre walki. No to było dawno, ale było, tak? Było i zawsze tam walczyliśmy razem, trzymaliśmy się i wspieraliśmy się. Dziękuję jeszcze raz tym ludziom i mam nadzieję, że tam mimo przerwy, którą miałem w treningach, to no teraz pracuję na pełniejszych obrotach, nadrobimy wszystko i będzie tylko lepiej. Będzie tylko lepiej, ale mówisz, że tam bronili cię na pewnych forach twoi koledzy, byli tacy, którzy cię atakowali jednak, nawet takie zarzuty, że w koszulce, że w stroju występujesz, ktoś miał do ciebie o to jakiś żal, to chyba nie były fajne momenty. No, nie były fajne momenty, no ale to są ludzie, no nie wiem, czy wiesz co, może ci taką anegdotę tutaj przytoczę, taki widziałem na internecie obrazek, wiesz, i na pierwszym obrazku jedzie chłop z babą na wielbłądzie i ludzie idą z boku i mówią: zobacz, jacy ludzie, nie? W ogóle zajadą to biedne zwierzę, nie? Za chwilę chłop idzie obok wielbłąda, jedzie kobieta na wielbłądzie. Mówią: ty, patrzcie na niego, jaki pantofel, nie? Baba jedzie, a on idzie, debil. No i za chwilę trzeci obrazek, gościu jedzie, a kobieta nie jedzie. O kurde, zobaczcie, jaki cham i prostak, nie? Kobieta idzie, a on jedzie. No i tak jest, i ludzie zawsze będą gadać. Co byś nie zrobił, będą gadać i trzeba się z tym liczyć. No. Ja robię swoje, zamierzam robić swoje i mimo to, co będą gadać inni, zamierzam pokazać to, co chcę, czyli dobre wyniki w MMA, klasę, serce i ducha walki. Tak, no nikomu, nie wszystkim, każdemu nie dogodzi. Zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie miał jakieś pretensje. Ja tylko cię jeszcze zapytam o ten program. Mówisz Przygoda Życia. Chyba nie żałujesz tego, że w taki sposób się to wszystko potoczyło, że znalazłeś się akurat w tej ekipie z Warszawy. Pewnie, że nie żałuję. To była przygoda życia, której nigdy nie zapomnę. Przede wszystkim będzie mi to przypominała moja piękna kobieta, którą tam poznałem. Mam z nią już teraz córeczkę. No i to jest przygoda, której nigdy nie zapomnę. I przede wszystkim, no tak jak mówiłem w poprzednim wywiadzie, no wiele furtek mi się otwarło i zamierzam z nich skorzystać na pełnych obrotach. No. I wyjść, tak jak mówię, odejść już z wizerunku imprezowicza, wejść w sportowca. Tak samo skończyłem jakiś czas temu kurs instruktora kulturystyki. No to są etapy, w których okazuje, że właśnie jeśli chce się, to można. No i zamierzam zostać sportowcem, a nie imprezowiczem. A nie imprezowiczem, ale trzeba powiedzieć, że słowo impreza jakoś tam towarzyszyć ci będzie. Teraz właśnie impreza sportowa, czyli ta gala MMA. Rywala jeszcze nie znamy. Natomiast jakie ty masz w ogóle plany, jeśli chodzi o ten rok? To będzie pierwsza walka. Chciałbyś jeszcze jakiś, masz taki plan, ile walk? Jeżeli tylko zdrowie pozwoli, to zamierzam stoczyć nawet i 3 walki w tym roku. Tak, no na pewno ja się nie porywam, nie wyrzucam do przodu. Są specjaliści i grupa ludzi, sztab ludzi, który się na tym zna o wiele lepiej niż ja i oni mi doradzą, czy ja się już nadaję do kolejnej walki, czy jednak powinienem jeszcze pozapierdalać na treningach. No i o to chodzi. No. Trzeba trenować, wylewać pot i jeszcze raz pot. No. Ciężkie treningi i dopiero jak już się uzyska ten poziom, dopiero można walczyć. No i będę robił wszystko, żeby się przygotować. Będę się słuchał swoich trenerów, swoich podopiecznych. Tak jak oni mi doradzą, tak też zrobię. Były takie różne grypsy związane również z twoją osobą z tego programu. Ja się zastanawiam, czy jakieś show przygotowane będzie na twoje wyjście na przykład przed tym pojedynkiem. Czy myślałeś już o tym, w jaki sposób chcesz się pojawić w hali? No myślałem. Mam znajomego, dobrego rapera. Też chciałbym, żeby fajne wejście mi zrobił. No zobaczymy, nie wiem, może jak się tam nie uda, no to no na pewno chciałbym, żeby dobra nuta weszła z dobrym bitem, może też jakiś konkurs ogłoszę, nie wiem, zobaczymy jeszcze jak to będzie. Chciałbym, żeby jakaś dobra nuta z moim powerem weszła, żeby mnie na skrzydłach wrzuciła do tego oktagonu i żebym wygrał z potencjałem, z ambicjami, no i z dużym hukiem. To ja już kończąc zupełnie, zapytam cię o taką rzecz. Jak się gdzieś tam czyta komentarze na temat twojego debiutu, wszyscy się pytają, a będzie może Trybson z Najmanem walczył? No właśnie, jak ty oceniasz to w ogóle? Będzie Trybson walczył z Najmanem czy nie? Słuchaj, no ja się nikogo nie boję, ja mogę stoczyć z Najmanem walkę. Nie, ja się nikogo nie boję, jeśli chcę, to mogę z nim przyjąć walkę, kiedy tylko zechcę. No, ale tak jak mówię, ja nie szukam tutaj gdzieś przeciwników, czekam na to, aż mi trenerzy tutaj dopowiedzą, dopasują. To jest ich zadanie, nie moje zadanie. Ja zamierzam się, to nie jest według mojej opinii taki jednorazowy wybryk, że chcę sobie wejść, stoczyć walkę, popisać się, pomachać ludziom, tylko chcę w to wejść i zostać, dlatego chciałbym stoczyć jakiś, wiadomo, no mnie nazywać teraz będą freakiem, ale chciałbym pozostać już znany jako sportowiec, a nie jako freakman, nie? Dobra, to w takim razie jako sportowiec prosiliśmy na koniec jeszcze, jakbyś mógł zaprosić na ten swój występ w Toruniu 13 marca. MMA, panowie, MMA, zapraszam, Toruń, X-Cage 7, 13 marzec, widzimy się w oktagonie. Będzie grubo, będzie się lała krew, na razie. Dziękujemy bardzo, będzie się lała krew, zapraszamy też, dziękuję bardzo.